serdecznie w kolejnym odcinku w bydgoskim akwarium terrarium. Dzisiejszym bohaterem będzie lin. Lin występuje powszechnie w polskich wodach, również w europejskich, z wyłączeniem wód północnych i południowych. Jest szeroko rozpowszechniony w wodach słodkich. Lin nie jest rybą zbyt dużą, maksymalnie dorasta do 3-4 kg. Zdarzają się egzemplarze o masie około 7 kg, ale są to naprawdę egzemplarze pojedyncze. Lin nie jest rybą zbyt wrażliwą, potrafi żyć w wodzie o stosunkowo niskiej zawartości tlenu, dlatego jest hodowany bardzo często skarpiem w stawach hodowlanych. Lin w wodach dzikich bardzo lubi wody typowo szczupakowe, czyli wody płytkie, bardzo zarośnięte, różnego typu grążele, trzcinowiska. Tam właśnie na tych płytkich wodach wiosną odbywa tarło, gdzie samica potrafi złożyć 900 tysięcy jaj. Jest to gatunek, jeden z nielicznych polskich, gdzie występuje klasyczny podział na osobniki męskie i żeńskie. Nie można ich praktycznie pomylić, stosunkowo prosto. Samiec ma płetwę brzuszną zdecydowanie większą niż samica. Chciałem jeszcze na koniec opowiedzieć krótką historię z własnego życia. Gdyż jestem wędkarzem, uwielbiam tą rybę łowić. Największą rybę, którą złapałem, był to lin. O masie 2,5 kg złapaną na tyczkę, na przepon 0,10 mm. Walka trwała mnóstwo minut. Na szczęście udało się zakończyć to sukcesem.